trzeba. Wśród tutaj zgromadzonych osób pytają pana o rzeczy, które były już kiedyś przez pana mówione, oczywiście wyjaśniane i pewne dywagacje się powtarzają. Nawet ta osoba jest z ostatniego spotkania nam i też potrafiła zająć ten czas, no to przepraszam, tutaj nie wbijałem się. Moje pytanie jest następujące. Czy zgodziłby się pan ze mną z taką opinią, że ja tu zapytam o taki wrażliwy może dosyć temat i pan też jest poniekąd z tym związany, odnośnie środowiska Radia Maryja. Czy na dzień dzisiejszy można powiedzieć tak, jak PiS został przejęty pod parasolem USA, jest spacyfikowany, czy tak samo można powiedzieć, że tak wygląda z środowiskiem Radia Maryja, które potrzebowało wsparcia od PiSu, otrzymało je w pewnym momencie. No i dzisiaj jest zakładnikiem praktycznie ich polityki do tego stopnia, że nawet przyjmują gości typu Johna Danielsa, tak? Który tam... Nie pan. Powiem tak, nie wydaje mi się. Ja oczywiście nie jestem żadnym rzecznikiem Radia Maryja, bo mam tam tylko felieton raz w tygodniu. Jak mówię, na trochę na wariackich papierach. Natomiast wydaje mi się, że coś tam wiem tak z doświadczenia życiowego i innego, i politycznego. Wydaje mi się, że ojciec Rydzyk traktuje te partie polityczne w Polsce jako efemerydy i traktuje je instrumentalnie. Jak mu mogą coś dać, to on je tam wspiera. To jest taka transakcja, wie pan, wiązana. Tak, przekonał się o tym pan Łopuszański, który, Jan Łopuszański, który był taki okres, że on z Radia Maryja, z telewizji Trwam prawie nie wychodził. No i to mu uderzyło do głowy i wykombinował sobie, że będzie kandydował na prezydenta. No ale to Radio Maryja miałoby wziąć na siebie cały ciężar tej kampanii i tak dalej. A co by z tego miało? No nic. Bo pan Łopuszański z całym szacunkiem, ale nic nie mógł Radio Maryja zaoferować. Natomiast Marian Krzaklewski mógł. No i ku wielkiemu rozczarowaniu, żeby nie powiedzieć zgorszeniu Jana Łopuszańskiego, ojciec Rydzyk spuścił go z wodą. On tak przeżył to, że poszedł się wypłakać. Gdzie? Do trybuny. Do trybuny. No i tam się wypłakał. Spotkałem go potem. Mówię, panie Janie, na miłość boską, co się stało? On mówi, zwariowałem. To tak to wygląda, wie pan, jak to mówią, dłużej klasztora niż przeora. To nie wyobraźmy sobie, że Jarosław Kaczyński by się przeziębił. No i co dalej? I Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, czy przetrzymałoby ten eksperyment. No to wie pan, dopóki to tak jak w tej bajce pozbawionego złudzeń księdza biskupa Ignacego Krasickiego. Póki gonił zające, póki kaczki znosił, kasztan, co chciał, od pana swojego wyprosił. Starzał się i z dawnego pańskiego pieścidła psisko stare, niezdatne oddano do bydła. Widząc, jak pies nieborak obgryzuje kości, żywił go stary szafarz, kiedyś pod starości. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, jeszcze jedno pytanie, jeżeli można prosić. Tak. Prześliznął się pan w pewien sposób nad zagadnieniem, które rzeczywiście powinno nas naprawdę napawać strachem. Chodzi mi o sprawę tej decyzji Senatu Amerykańskiego, która jest w pewien sposób, w bardzo dziwny sposób, powiązana z sytuacją, która miała miejsce u nas w kraju. Czyli obecny pan premier Morawiecki ogłosił wszem i wobec, że udało mu się sprowadzić do Polski oddział banku JP Morgan i automatycznie w tym momencie, czy nie uważa pan, że to jest jak gdyby przygotowanie do tego, żeby te jednak 70 miliardów dolarów, które jak to wyraźnie... Tego się obawiam, wie pan, że ten Morgan to musi tutaj liczyć na jakiś dobry interes. Ale czy to chodzi o to, że jednak władze Polski zdecydują się na to, żeby zwrócić mienie? Proszę pana, kiedy 12 grudnia ubiegłego roku
Okazało się, że Senat Stanów Zjednoczonych to zaaprobował, no to podniosłem larum na całą Polskę i nie tylko. I ku mojemu, no nie powiem, że zaskoczeniu, ale zaniepokojeniu, całkowita zmowa milczenia wokół tej sprawy jest. Media nawet się nie zająkną na ten temat. I to zarówno te, które reprezentują obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, jak i te, które reprezentują obóz zdrady i zaprzeństwa. Ani jedne, ani drugie, ani słowem się nie zająkną. A moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne dla Polski przedsięwzięcie. No to jak tak, to znaczy, że być może, że oni coś wiedzą, czego ja jeszcze nie wiem. Że jakieś ustalenia już zostały podjęte. No to dlatego mówię, że gdyby dobra zmiana miała się zakończyć w żydowskich objęciach, no to naprawdę lepiej, żeby jej w ogóle nie było. To będzie spotkanie przedświąteczne pana Danielsa z prawie całą wiertuszką PiS-u. A to wie pan, no pan Daniels jest, to jest pan, ja uważam, że zjawisko pod tytułem pan Daniels to jest taka współczesna postać kariery Nikodema Dyzmy. A czy no nawet może gorzej, bo tam Dyzma to tam nikogo nie reprezentował. To była rzeczywiście taki arywista, że tak powiem, znikąd. A tutaj on to nie jest całkiem znikąd. On tam skądś jest, prawda? Więc no dobrze to nie wygląda. A to, że ta kolacja szabasowa może nas bardzo drogo kosztować. Mówię Polskę, może bardzo drogo kosztować, więc to mnie trochę martwi i niepokoi. No ale może się mylę. Raczej wydaje mi się, że w takich sprawach to trzeba dmuchać na zimne, bo tu naprawdę nie ma żartu. Proszę bardzo. Panie redaktorze, jeśli można, pytanie właśnie o właściwie taki trójkąt. Polska, Stany Zjednoczone, Izrael. Jak wiemy, prezydent Trump jest otoczony rodziną, powiedzmy, pochodzenia żydowskiego, prawda? I na ile według pańskiej oceny, powiedzmy, te wpływy żydowskie będą miały przełożenie na Polskę? Na ile prezydent Trump będzie kierował się, powiedzmy, naszym interesem? Może nie będzie się kierował naszym interesem, jeżeli nie będzie musiał. No więc właśnie... To, co zrobi prezydent Trump, w znacznym stopniu zależy od tego, od stopnia mobilizacji Polonii amerykańskiej, ale również rządu polskiego. Ze strony rządu polskiego nie ma żadnej reakcji. Żadnej. No to wie pan, jeżeli nie będzie żadnej reakcji, że to prezydent Trump może dojść do wniosku, że Polacy się z tym godzą, Polaków to nie obchodzi. No to jak tak, to dlaczego on tam ma być większym, wie pan, Polakiem niż Polacy? No, to podpisze i tyle. To nie dlatego, że wie pan, Żydzi są w jego otoczeniu, bo są, owszem, tylko dlatego, że Polonia w Stanach Zjednoczonych, która jeszcze 30 lat temu była dosyć dobrze politycznie zorganizowana, i no to w tej chwili jest politycznie obezwładniona całkowicie. Moim zdaniem to też nie jest rzecz przypadku, bo ostatnim razem, kiedy się udało, kiedy Edward Moskal pokazał, że przynajmniej w niektórych sprawach można Polonię politycznie zintegrować, przypomnę, pod petycją do Kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zebrał 9 milionów podpisów. 9 milionów głosów nikt w Stanach Zjednoczonych nie może zlekceważyć. To jest naprawdę siła. I wtedy się rozpoczęła kampania sterowana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, którym kierował Bronisław Geremek. Kampania dyskredytowania Edwarda Moskala na terenie amerykańskim jako antysemity, która doprowadziła do tego, że przywódca Kongresu Polonii Amerykańskiej przestał być przyjmowany w Białym Domu, co wcześniej było nie do pomyślenia. To, a teraz pan Frank Spula, który jest przewodniczącym tego Kongresu Polonii Amerykańskiej, on ma taką doktrynę, że
Polska jest demokratyczna, Polska jest niepodległa, w związku z tym Polonia amerykańska niczego, w niczym Polski wyręczać nie musi. To w pewnym sensie nawet jest prawdą. Jak byłem teraz w Ameryce w ubiegłym roku, to miałem kilkadziesiąt spotkań tam w różnych miastach i to mówiłem tak, my nie oczekujemy, że Polonia amerykańska będzie Polskę w czymś wyręczała. My oczekujemy, że Polonia amerykańska włączy się w amerykańską politykę w większym stopniu niż dotychczas, bo dotychczas to w żadnym. I w ten sposób może oddać Polsce ogromną przysługę. No ale na razie tego nie widać. Na razie jest tak, że no jest taka kampania pisania listów do kongresmenów. Bo już teraz trzeba na etapie Izby Reprezentantów, już na tym etapie trzeba próbować coś działać, bo Senat już decyzję podjął, już jest po harapie. Także teraz jest Izba Reprezentantów, no i prezydent jeszcze. No jeszcze, no mówię, jak mu nikt nie będzie przypominał, no to on, no co, no, co by sobie pomyślał każdy z nas? Moim zdaniem trzeba mu przypominać, że takie rzeczy to można robić wobec kraju wrogiego ewentualnie, ale nie wobec kraju sojuszniczego. Takich rzeczy się nie robi, no bo to jest akt wrogi. Co tu dużo gadać, no trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Być może, że dwie wam. Kiedy Edward Moskal pokazał, że przynajmniej w niektórych sprawach można kolonie polityczne zintegrować, przypomnę, pod petycją do kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zerwał 9 milionów podpisów. 9 milionów głosów nikt w Stanach Zjednoczonych nie może zlekceważyć. To jest naprawdę siła. Nie tam, nawet bez jakiejś specjalnej zachęty z naszej strony wspominał o tym, że wygrał wybory między innymi dzięki polskim głosom. To trzeba mu o tym przypominać. Szykuje się nowa afera felietonowa, no może nie wybuchnie afera, może wszystko rozejdzie się po kościach, ale w związku z publikacją na portalu prawy.pl mojego komentarza w przededniu bratniej pomocy, czy w oczekiwaniu na bratnią pomoc, jakiś dżentelmen złożył doniesienie nie tylko do prokuratury, ale również do episkopatu, do nuncjusza apostolskiego i jeszcze gdzieś, już nie pamiętam, do epidiaskopu czy coś takiego, że dopuściłem się tam jakichś antysemickich ekscesów. No, rzeczywiście zwróciłem uwagę na to, że powstał w Polsce Komitet Obrony Demokracji, w którym no, taką dużą reprezentację, żeby nie powiedzieć nadreprezentację, mają Żydzi, to znaczy osoby pochodzenia żydowskiego, pan profesor Hartmann, pan Jarosław Szczepański, były przewodniczący żydowskiej loży Zakonu Synów Przymierza, no i między innymi nasza jabłoneczka, czyli pani Anna Applebaum, która najwyraźniej postanowiła bronić demokracji, podczas kiedy książę małżonek będzie tam wykładał na Harvardzie. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Kiedyś już w roku 2006 prokuratura w związku z poprzednią aferą felietonową nie dopatrzyła się cech przestępstwa. Chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj coraz częściej antysemityzm myli się, czy stawia się znak równości między antysemityzmem a spostrzegawczością. Widzę w tym pewną metodę. Rzeczywiście niektóre środowiska żydowskie chciałyby pozbawić narody, że tak powiem, mniej wartościowe spostrzegawczości, żeby tym łatwiej doprowadzić je do stanu bezbronności i w tym stanie przerobić na tak zwany nawóz historii. No, myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby z takim postępowaniem, z taką procedurą się zgadzać i nie powinien ten
zarzut antysemityzmu nie powinien nas konfundować, nikogo nie powinien konfundować, tym bardziej, że no właśnie mamy do czynienia z pewną inflacją tych oskarżeń. Pan profesor Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, właśnie oskarżył o antysemityzm byłego posła Janusza Palikota, biłgorajskiego filozofa, ponieważ biłgorajski filozof w rozmowie ze znanym z żarliwego obiektywizmu redaktorem Tomaszem Lisem powiedział, że zarzucił właściwie panu profesorowi Śpiewakowi, że kieruje się strachem typowym żydowskim takim. No więc rzeczywiście, proszę państwa, burza w szklance wody, nie wiadomo do czego to dojdzie. Walka klasowa zaostrza się w miarę postępów socjalizmu, to już Stalin przewidział, ale zostawmy na boku te potępieńcze sfary i te podsyrywania o antysemityzm. Warto zwrócić uwagę na ten cały Komitet Obrony Demokracji. Otóż to jest przedsięwzięcie właściwie groteskowe i śmieszne. Znaczy byłoby takie, gdyby nie pewna okoliczność. Mianowicie gdyby nie to, że Polska ratyfikowała traktat lizboński. W traktacie lizbońskim jest przewidziana instytucja, która się nazywa klauzulą solidarności, która jest bardzo podobna do starej, poczciwej doktryny Breżniewa z lat 60. Doktryna Breżniewa mówiła o ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych. Państwa socjalistyczne były oczywiście suwerenne, jakżeżby inaczej, ale przede wszystkim były socjalistyczne. I jeśli socjalizm w jakimś państwie socjalistycznym był zagrożony, to pozostałe państwa socjalistyczne mogły przejść do porządku nad suwerennością tego państwa i udzielić mu bratniej pomocy. I tak się stało w przypadku Czechosłowacji w roku 1968. W traktacie lizbońskim o zagrożeniu dla socjalizmu nie ma oczywiście ani słowa, natomiast zagrożona może być również demokracja. I klauzula solidarności przewiduje, że w przypadku zagrożenia demokracji w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej, Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy w celu usunięcia zagrożeń dla demokracji. Otóż no, sformułowania traktatu lizbońskiego sugerują, że chodzi o zaproszenie ze strony władz państwa zainteresowanego. No ale co się dzieje, co może się stać w przypadku, kiedy zagrożenie dla demokracji pochodzi od strony władz, a w przypadku naszego komitetu, znaczy nie naszego, tylko tego komitetu właśnie, sugestie idą w tym kierunku, że zagrożenie dla demokracji płynie ze strony nowych władz państwowych. Więc jasne jest, że te władze żadnej prośby o udzielenie bratniej pomocy nie złożą. W związku z tym ktoś musi je wyręczyć. No i ten komitet to jest w sam raz, rozumiem, że zwłaszcza w sytuacji, kiedy wzrosłoby jeszcze bardziej niż teraz napięcie w stosunkach między niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Unia Europejska nie pozostałaby głucha na takie wołanie serca gorącego i w tej sytuacji Komitet Obrony Demokracji może spełnić rolę taką samą, jaką w przeszłości spełniła Konfederacja Targowicka. I dlatego to przedsięwzięcie, wydaje mi się, jest potencjalnie niebezpieczne. Podejrzewam, że inspirowane jest przez łajdaków z bezpieczniackich watach, którzy właśnie masowo podają się do dymisji, zasilając w ten sposób szeregi żołnierzy wyklętych, którym nieoceniona i biegła w takich procederach Gazeta Wyborcza będzie dorabiała fałszywe legendy bohaterszczyzny, bo myślę, że nie mylę się zbyt mocno, podejrzewając, iż bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani głęboko i żeby tylko mogli kontynuować okupację naszego nieszczęśliwego kraju i ciągnąć z tego zyski, to gotowi są nawet na zdradę stanu i o to właśnie ich podejrzewam. Mam nadzieję, że władze państwowe nie będą tego tolerowały i wcale bym nie był przeciwny temu, gdyby za zdradę stanu została przywrócona kara śmierci i wszystkich agentów bez ceregieli brali na powróz. Tak jak to się dzieje w państwach poważnych, między innymi w Turcji,
która właśnie zestrzeliła dzisiaj rosyjski bombowiec pod pretekstem naruszenia przestrzeni powietrznej. Czy ta przestrzeń powietrzna została naruszona, czy nie, no to teraz się toczyły spory na różnych forach międzynarodowych, ale ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa na co innego. Otóż Turcja tradycyjnie spełnia każdą prośbę amerykańską, oczywiście każąc sobie wypłacać wynagrodzenie z góry, i nie wykluczam takiej możliwości, że prezydent Obama, którego bardzo irytowały rosyjskie poczynania w Syrii, bo Rosjanie tam rąbią podobno równo i po państwie islamskim, i po bezbronnych cywilach, których Amerykanie finansują, szkolą, wspierają politycznie, militarnie i finansowo. No więc prezydenta Obamę bardzo te poczynania irytowały, ale no nie bardzo jest możliwe, żeby amerykańskie samoloty zestrzeliwały samoloty rosyjskie w Syrii, bo to by zupełnie było trudne do wytłumaczenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Natomiast tureckie samoloty mogą zestrzeliwać rosyjskie samoloty operujące na pograniczu syryjsko-tureckim. No i właśnie tak się stało. Co z tego Turcja będzie miała od Amerykanów? No to pewnie już dostała wynagrodzenie z góry, bo zawsze takie dostaje i zawsze o to prosi. Amerykanie się nie gniewają. No zobaczymy, co w tej sytuacji zrobi zimny ruski czekista Putin. Bardzo, na razie to takie są przekomarzania, bo tam by minister Ławrow odwołał wizytę w Turcji i tak dalej, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby zimny rosyjski czekista Putin potężnie wsparł finansowo, militarnie Kurdów. Kurdowie to jest ciężki orzech do zgryzienia dla Turków, dla Turcji. No i gdyby w takim, że tak powiem, odwetowym tym, to i dla Amerykanów byłoby to kłopotliwe, bo Amerykanie Kurdów też wspierają, a w każdym razie przynajmniej udają, że ich wspierają, ponieważ Kurdowie walczą z państwem islamskim. No a każdy, kto walczy z państwem islamskim, to jest sojusznikiem naszych sojuszników. A ponieważ zimny ruski czekista Putin też prawie że został sojusznikiem naszych sojuszników, bo warto zwrócić uwagę, czego niestety nasze niezależne media raczej jakoś nie podały z zagadkowych przyczyn, że kiedy francuski filut prezydent Hollande, Franciszek, rozmawiał z premierem Cameronem po to, żeby Wielka Brytania też została wciągnięta do III wojny światowej, to zimny rosyjski czekista Putin w tym samym celu zresztą bawił w Teheranie, gdzie próbował i chyba z dobrym skutkiem skaptować Ajatollaha El-Hamenei do wzięcia udziału w III wojnie światowej przeciwko państwu islamskiemu. Otóż widać wyraźnie, że prezydent Putin staje się sojusznikiem naszych sojuszników, no i w tym momencie pojawiało się pytanie, no dobra, to co w takim razie z Ukrainą? No i Ukraina, chyba też sobie ukraińscy przywódcy, Arszenik Jaceniuk, prezydent Poroszenko, stawiali sobie takie samo pytanie i na wszelki wypadek przypuszczam, że Służba Bezpieki Ukrainy dostała polecenie wysadzenia w powietrze wszystkich linii przesyłowych, które przetransportowały prąd do Krymu. Dlaczego tak podejrzewam? Ano dlatego, że to się wszystko stało, wysadzono całe linie energetyczne na terytorium ukraińskim i nie zostało wdrożone żadne energiczne śledztwo. Arszenik Jaceniuk milczy jak zaklęty. Tak samo jakby się podpisał. No podejrzewam, że Służba Bezpieki Ukrainy dostała taki rozkaz, żeby zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację na Ukrainie, a w odpowiedzi na wysadzenie linii przesyłowych energetycznych do Krymu, Rosja zaczęła gromadzić czołgi i ciężką broń na pograniczu krymsko-ukraińskim. Nie jest zatem wykluczone, że jeżeli incydent w Turcji zostanie jakoś wyjaśniony, jeżeli zimny ruski czekista Putin zostanie sojusznikiem naszych sojuszników, to nie tylko Kurdów dozbroi, ale
również, nie czekając na żadne te, wyrąbię sobie korytarz lądowy do Krymu, żeby już nie trzeba było odbudowywać tych linii energetycznych, które, jak podejrzewam, wysadziła Służba Bezpieki Ukrainy. Wyraźnie widać, że wkraczamy w ciekawe czasy, że wojna z Państwem Islamskim może przybrać zupełnie nieoczekiwaną postać. No i tylko pytanie, kiedy nasz nieszczęśliwy kraj zostanie tego wciągnięty. Tutaj muszę z pewnym zmartwieniem odnotować koncepcję pana ministra Witolda Waszykowskiego, który postulował, żeby uchodźców tych syryjskich sformować z nich armię, uzbroić i wysłać, żeby walczyła ta armia o demokrację w Syrii. Pan minister Waszczykowski za dużo gołębiego serca, a za mało realizmu wykazuje, dlatego że ci ludzie przecież nie po to tutaj przyjechali, żeby walczyć o demokrację w Syrii, tylko żeby walczyć o socjal dla siebie i żeby z tej Syrii jak najwięcej ich rodzin wyjechało do Europy i żeby tutaj w tej Europie stali się klientami socjalu. Jeśli by rzeczywiście ktoś podjął inicjatywę pana ministra Waszczykowskiego, z tych cywilów syryjskich sformował armię, uzbroił ją, no to następnego dnia po dotarciu w granicę Syrii ta armia poddałaby się Państwu Islamskiemu i jeżeli chcemy dozbroić Państwo Islamskie, no to rzeczywiście tak powinniśmy robić. No widać wyraźnie, że te koncepcje pana ministra Waszczykowskiego nie są do końca przemyślane. To już znacznie ciekawsze mogą być przemyślenia zimnego rosyjskiego czekisty Putina. I szkoda, że to Polska nie ma takiego prezydenta, tylko Rosja. Proszę Państwa, początek kanikuły przebiega pod znakiem zapytania o losy Grecji, no bo nie wiadomo, czy Grecy zdecydują się wziąć kolejną pożyczkę, żeby spłacić tą pożyczką długi, wskutek czego oczywiście długi Grecji jeszcze bardziej się powiększą, to jasne, no i przyjąć dyktat Międzynarodowego Funduszu Walutowego i banków, które no, są zaniepokojone co najmniej tak samo, jak były zaniepokojone w roku 1981, czego ślad pozostał w piosence, niezapomnianej piosence Andrzeja Rosiewicza. Legitymację partyjną oddał Wincenty Kalemba, a tam zachodnim bankierom włosy stają dęba. No bo powstanie Solidarności stworzyło obawę, że Polska nie będzie spłacała długów, które zaciągnął w latach 70. Edward Gierek i jego pierwszy minister Piotr Jaroszewicz. Oni się najwyraźniej zwyczajnie się przeinwestowali z tymi długami. No ale generał Jaruzelski proklamował stan wojenny, wziął mniej wartościowy naród tubylczy za twarz, w związku z tym zachodni bankierzy odetchnęli z ulgą. No i dzięki temu generał Jaruzelski nie został skazany przez niezawisły sąd, tak jak został skazany Czesław Kiszczak za uczestnictwo w związku przestępczym o charakterze zbrojnym. A generał Jaruzelski, który kierował tym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, uniknął kary i został pochowany z pełnymi honorami, nawet z udziałem samozwańczego biskupa Zjednoczonego Kościoła Fallusa Uskrzydlonego, czyli pana Niemca, który w tym celu się nawet przebrał w jakiś kostium teatralny. No w każdym razie widzimy, że plutokracja najwyraźniej z demokracją wygrywa, tym bardziej, że grecki premier Tsipras, który się do niedawna jeszcze odgrażał, że tam po moim trupie i tak dalej,
teraz najwyraźniej mięknie i już powiada, że zaakceptuje to, co mu tam podsuną, tyle tylko, że jakieś tam poprawki wprowadzi, no wiadomo, że jakoś z twarzą wyjść musi. Widać wyraźnie, że plutokracja nad demokracją dominuje, zwłaszcza w Unii Europejskiej, która gdyby Grecja przestała spłacać długi, a co gorsza, gdyby Grecja wyleciała ze strefy euro, no to zagrożony by został cały program budowy IV Rzeszy środkami pokojowymi, w którym oczywiście nasz nieszczęśliwy kraj ma rozpisaną swoją rolę i, że tak powiem, przyszłość świetlaną. No ale zobaczymy, Grecja najwyraźniej, znaczy rząd grecki najwyraźniej pod naciskiem plutokracji się ugina. Nie wiadomo jeszcze, czy jakie wyniki będą z referendum. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że i u nas też będzie referendum, ale nie w tak dramatycznej sprawie, czy spłacać długi, czy nie spłacać, bo wiadomo, że Polska to Polacy do krwią wymiotowali, a długi spłacą, już tam lobby żydowskie dopilnuje, żeby mniej wartościowy naród tubylczy tutaj nikomu nie podskoczył. No i proszę Państwa, referendum będzie dotyczyło spraw wyborczych, spraw finansowania partii politycznych. No i pojawiły się pomysły ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby referendum rozszerzyć o dalsze pytania. Jeśli o mnie chodzi, to jestem za, bardzo mi się ten pomysł podoba, tylko po co jakieś dalsze pytania? Wystarczyłoby zadać w referendum jedno pytanie, czy jesteś za tym, żeby wszyscy byli bogaci, zdrowi, piękni i młodzi, czy jesteś może za tym, żeby wszyscy byli biedni i chorzy? No więc wynik takiego referendum byłby z góry przewidywalny, podobnie jak masowe uczestnictwo. Tutaj nie byłoby żadnego problemu z frekwencją. Jestem przekonany, że 100% obywateli opowiedziałoby się za tym, żeby wszyscy byli bogaci, piękni, młodzi, a nie biedni i chorzy. To pokazuje, że technika demokracji, że tak powiem, umiejętność stawiania właściwych pytań, to jest połowa sukcesu. I mam nadzieję, że ci, którzy referendum przygotowują, się nad tym zastanowią i pytania już będą właściwie sformułowane. Proszę Państwa, na razie trwa coś w rodzaju pojedynku między panią premierzycą aktualną Ewą Kopacz, a panią premierzycą kandydatką Beatą Szydło. Jak jedna jedzie na Śląsk, to i druga jedzie na Śląsk. No krótko mówiąc, depcą sobie po piętach. Zobaczymy, co z tego pojedynku wyjdzie. Na razie pojedynki nie są u nas w modzie, czego dowodem jest fakt, że niezależna prokuratura przedstawiła zarzuty Januszowi Korwin-Mikke, który spoliczkował Michała Boniego. Przypominam, za co Michał Boni został spoliczkowany. Otóż nie został nawet spoliczkowany za to, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, chociaż był oczywiście, tylko za to, że przez całe lata zaprzeczał temu, iż był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i nie tylko temu zaprzeczał, ale odsądzał od czci i wiary ludzi, którzy mu o tym przypominali. Zarzucał im łajdactwo i wariactwo i właśnie za to kłamanie i za to zarzucanie łajdactwa i wariactwa ludziom, którzy mu tę prawdę niewygodną przypominali, został przez Korwina-Mikke spoliczkowany. No, jestem ogromnie ciekaw, jaki przebieg będzie miał proces przed niezawisłym sądem. Mam nadzieję, że niezawisły sąd nie odmówi bezpośredniej transmisji z tego procesu. No myślę, że i nie tylko samym zainteresowanym, ale i zwykłym obywatelom też się coś należy w tych ciężkich czasach. No tyle naszego, co się pośmiejemy. Proszę Państwa,
Na koniec chciałbym również się odnieść do skandalu, którego stałem się mimowolnym sprawcą. Otóż okazało się, że pani redaktor Katarzyna Wiśniewska, pisująca w najweselszym dziale religijnym Żydowskiej Gazety dla Tubylczych Polaków, Putin molestowała i molestowała wrocławską kurię, aż ta wydała z siebie oświadczenie potępiające przejawy antysemityzmu. No, za charakterystycznym elementem tego oświadczenia jest wzmianka, że potępiający nie zapoznali się z tym, co ja tam powiedziałem, tylko, jakby to powiedzieć, dokonali aktu zawierzenia pani Katarzynie Wiśniewskiej z Gazety Wyborczej, co jest przejawem pewnej lekkomyślności ze strony wrocławskiej kurii. Ja bym tak lekkomyślnie Gazecie Wyborczej nie zawierzał, bo przecież to tam właśnie produkowane są na skalę masową tak zwane fakty prasowe, o których wspominał nieboszczyk drogi Bronisław, nasz skarb narodowy, który był szczęśliwy aż do ostatniej chwili życia podobno. Więc, no ale trudno, żeby potępienie mojego wystąpienia miało solidniejsze podstawy faktyczne, informuję, że nie tylko nagranie jest całego wykładu w internecie, ale również jego streszczenie w naszej Polsce, właśnie w dzisiejszym, w najnowszym numerze Naszej Polski, w felietonie streszczam to, co powiedziałem w tych wykładach w ramach Nocy Kościołów, nie tylko we Wrocławiu, ale również w Oleśnicy i Świdnicy. Jak powiadam, w tym celu to czynię, żeby potępienie, jakie mnie spotyka, miało solidniejsze podstawy faktograficzne.